Siemanko, kolejny odcinek Szpilerska Gotka. Dzisiaj sobie opowiemy o numerze, który się nazywa Średnia. I dla mnie ten numer otwiera taką pewną pulę utworów na płycie, która nie jest właśnie do końca taka bumpapowa, tylko jest bardziej z worka easy storytelling, bym powiedział. Tak. Tak, zgodzę się z tym kolegą. Wspaniale. My jesteśmy zespołem jakby. No tak, razem zawsze. Ten beat to oczywiście jest średni jak dla mnie. Ale jest solidny. Solidny. I pomyślałem, że właśnie nagram coś, jakąś opowieść, którą wcześniej mi przyszło do głowy. Taka opowieść o właśnie średnio zamożnym małżeństwie. I jak zacząłem pisać, tak z połowy zwrotki napisałem i kapnąłem się, że kurde, przecież ja mówię właściwie tak, o takich ludziach jak ja, czyli mogę pisać też o sobie. Średnio zarabiam, średnie wymagania mam, średniakiem jestem takim zwykłym polskim i o tym będę pisał. I tak, tutaj jest taki trochę storytelling i trochę gadanie o sobie, o tym, co dookoła mnie otacza, bo dużo mam średnich ludzi znajomych. Ani spokojnie. Ze średniej półki. Jak jesteś znajomy, co to jest, że szału nie ma. Nie ma tragedii, do szału. Także tak. A muzycznie sample kupiłem w Porto. Polecam Porto, jest świetnym miejscem. I jeśli chodzi o wino, również polecam. Porto? Porto. Sample są z Brazylii. Ciekawa jest historia z tym związana, bo usłyszałem breaka na kontroli stylu Merenda grał i zapytałem się go, kto to jest. Powiedział mi i cały czas miałem z tyłu głowy przez pół roku około, zanim nie pojechałem do Porto, że muszę gdzieś wygrzebać tą płytę. Nie chciałem kupować w internecie, nie jestem tego typu diggerem, że tam gdzieś w internecie kupuję. Raczej wolę mieć coś pod ręką i znaleźć to. I wchodzę w Porto do sklepu, właśnie diguję coś, patrzę, a tutaj bryk, leży ten koleś. Tak bije tytułem mnie po oczach. Mówię, jest, że wyczytany sample. I wziąłem tą płytkę, z jednej strony był jeden numer, ten break, który czatowałem, a z drugiej strony sample do tego numeru, który słyszycie, średniak. A w ogóle możesz coś powiedzieć więcej o digowaniu swoim, jak to ci wygląda właśnie, jak szukasz płyt? Wiesz co, nie jestem takim jakimś koleżką, który... W internecie na Allegro? Który na Allegro, nie, nic w internecie, lubię mieć pod ręką płyty, lubię pogrzebać, lubię... obskurne jakieś grzebanie, gdzie tam inni DJ nie pójdą, bo tam nic nie dostaną, a ja tam dostanę dużo. DJ nie mają ze mną problemu podczas digowania, bo oni całkiem inne rzeczy szukają, ja szukam całkiem innych rzeczy, a raczej dźwięków szukam, nie gotowych pętli, jakichś numerów ostrych. Czyli skrzynka do piątaka zapłacają. Ale zawsze jestem przygotowany, jak gdzieś wyjeżdżam właśnie tak do Porto, jak do... Jak wszędzie, gdzie jadę, do Anglii, do gdziekolwiek jadę, zawsze sobie patrzę, które sklepy do Pragi, które sklepy, gdzie są te sklepy, jakie adresy, od kiedy do kiedy są otwarte. Jakoś w głowie układam sobie mapę, że tu pójdę teraz, później pójdę tam. W ogóle wracając tak, do Pragi, to był u nas taki system, że Decu pojechał z adresu miejscowe, gdzie będzie digował. Ja natomiast pojechałem z mapą i z listą adresu, gdzie pójdziemy na piwo kraftowe. I się bardzo rozumiem, że świetnie. Było tak knajpa, jak się dobrze przygotujesz, to i progresywnie, i miło. Tak. Miłe towarzystwo, dobre piwko. Jeszcze raz. Polecamy Pragę, polecamy Porto. Polecamy naszą płytę Boom Bangers, która nadchodzi. Szpilersi! Do zobaczenia jutro.